Wybuch wulkanu w DRK. Wzrasta liczba ofiar. Rodzice nadal szukają dzieci. W wybuchu wulkanu zaginęło ponad 100 dzieci. Rodzice wciąż ich poszukują. Jak podają lokalne władze, liczba ofiar sobotniego wybuchu wulkanu Nyiragongo na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga wzrosła do 32. Według UNICEF-u ponad 100 dzieci zostało odłączonych od rodzin. W regionie dochodzi do trzęsień ziemi, a ludność obawia się kolejnych erupcji. Większość ofiar zginęła z powodu bezpośredniego kontaktu z wyrzucaną z wulkanu gorącą lawą lub zatruła się duszącymi gazami uwalnianymi przez magmę. Liczba ofiar będzie dalej rosnąć, ostrzegają lokalne służby sejsmiczne. Lawa zniszczyła od 900 do 2500 domów, w których mieszkało co najmniej 5000 osób, około 550 tysięcy. Ludzi zostało pozbawionych dostępu do wody, ocenia Międzynarodowy Czerwony Krzyż. W położonym około 20 km od Nyiragongo niemal półmilionowym mieście Goma wciąż odczuwalne są silne wstrząsy sejsmiczne. Ludzie obawiają się kolejnej erupcji wulkanu, pisze agencja AFP. Część mieszkańców Gomy i sąsiadującego z nią regionu już uciekła ze swoich domów. Toksyczne gazy we wtorek w mieście utworzyły się dwa długie na kilkaset metrów i szerokie na kilkadziesiąt centymetrów pęknięcia ziemi, z których uwalniają się chmury toksycznych gazów. Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci i Rodziny nadal nie odnalazły ponad 100 dzieci, które odłączyły się od nich podczas erupcji i wywołanego nią chaosu. Część z dzieci przebywa w placówkach Czerwonego Krzyża w Gomie, oczekując swoich bliskich. Zdesperowane matki chodzą od ośrodka do ośrodka, szukając swoich dzieci, relacjonuje BBC. Podczas ostatniej erupcji Nyiragongo w 2002 rok zginęło 250 osób, a 120 tysięcy zostało pozbawionych dachu nad głową,